coś takiego, co się nazywa zmiana. Zmieniamy nasz wiek od czasu szkoły powszechnej, liceum, technikum, praca. Zmieniamy naszą postawę, zmieniamy pracę. Zmieniamy również nasze podejście do bardzo wielu struktur, działań i myśli. I to, że człowiek zmienny jest w swoim przeżywaniu doczesności. Szanowni Państwo, prosimy o zajmowanie miejsc. Za chwilę rozpoczniemy powiatowego miasta Żaka 2016. Gości prosimy o zajęcie miejsc pod niebieskim namiotem. Natomiast wszystkie przymocy sprawy prosimy o zajęcie miejsc w Zakładzie Motorowej. Chciałem tam pojechać. Wiem, rozumiem.
Prowadzący Policji. Szanowni Państwo, zgromadziliśmy się tu dzisiaj, aby uroczyście świętować Dzień Strażaka 2016 w powiecie pruszkowskim. Na dzisiejszej uroczystości pragnę serdecznie powitać przedstawiciela Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, brygadiera Mariusza Koczuna, dyrektora KAMP Głównej Państwowej Straży Pożarnej, pana starszego brygadiera Tomasza Zająca, starostę pruszkowskiego, pana Maksyma Gorka, wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Pruszkowskiego, pana Dariusza Nowaka, przewodniczącą Komisji Bezpieczeństwa Porządku Publicznego Administracji Prawa, panią Magdalenę Blej, członka Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i Grupa Zbigniewa Hanisiewicza. Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Pruszkowie, druga Jacka Gromka. Zastępcę Komendanta Stołecznego Policji, młodszego inspektora Huberta Kowalczyckiego. Komendanta Powiatowego Policji w Pruszkowie, podinspektora Krzysztofa Rydzi. Komendantów powiatowych Państwowej Straży Pożarnych sąsiednich i zaprzyjaźnionych powiatów, starszego brygadiera Mirka Gośka, zastępcy komendanta powiatowego PSPSKP. Brygadiera Grzegorza Łacha, zastępcy komendanta Państwowej Straży Pożarnych w Grodzisku Mazowieckim. Szanowny księdza Krzysztofa Gołębieckiego, kapelana pruszkowskich strażaków i księdza Mariana Mikołajczaka, proboszcza parafii świętego Kazimierza w Pruszkowie. Zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Chojnów, Artura Paci. Witam prezesów, naczelników i wszystkich grupów ochotniczych Straży Pożarnych. Witam prezydenta Puszkowa, burmistrza Częstowa Puszkowa. Witam wójtów, burmistrzów wiceburmistrza. Witam przewodniczących rad samorządów, przedstawicieli władz samorządowych oraz pracowników samorządu. Witam przedstawicieli wszystkich instytucji, organizacji oraz zaprzyjaźnionych służb, inspekcji i straży. Witam byłych pracowników Państwowej Straży Pożarnych na czele z panem starszym brygadierem stanu spoczynku Andrzejem Ratyńskim i starszym brygadierem stanu spoczynku Hubertem Kuderskim. Witam wszystkich tu obecnych sympatyków Straży Pożarnych, strażaków i zaproszonych gości. Szanowni Państwo, proszę teraz o chwilę zadumy i uczczenia minuty ciszy wszystkich tych, którzy opuścili nasze szereg, strażacki szereg. Czujemy się zaszczyceni, goszcząc u siebie tak znamienitych gości. Szczególnie cieszy obecność naszych zwierzchników, przedstawicieli władz samorządowych i osób, które pożarne są miejsce. Nadmienić trzeba, że nie byłoby wielu dobrych zmian, gdyby nie było prawidłowego spojrzenia na bezpieczeństwo mieszkańców i władz samorządowych. Odpowiedź na strażaka w powiecie całego systemu ochrony pożarowej w powiecie oraz do złożenia podziękowań. Wraz z rozwojem Państwowej Straży Pożarnej następowało rozszerzenie jej obowiązków i specjalizacji. Dawniej praca strażaków polegała prawie wyłącznie na gaszeniu pożarów. Dziś strażackie samochody wyjeżdżają nie tylko do pożarów, ale także do wypadków drogowych, powodzi, katastrof i tym podobnych. Aby praca strażaków była bezpieczna, wyposaża się jednostki w coraz bardziej nowoczesny sprzęt, ale jego obsługa wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Właściwe wykonywanie postawionych przed nami zadań i zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa wymaga od nas ciągłych wysiłków. Chciałbym w tym miejscu krótko podsumować naszą działalność. W minionym roku interweniowaliśmy w różnego rodzaju zdarzeniach ponad 1700 razy, a w
bieżącym już prawie 80. Z tego 85 w dniu wczorajszym. Jak wiadomo, staram się nie tylko zakładami dobrze wyszkolić dla kibic, ale również i nowoczesny sprzęt. Pruszkowska Straż Pożarna może pochwalić się nowoczesnymi pojazdami sprzętem. W ubiegłym roku na sztabu powiększył się ponownie średni samolot ratowniczy właśnie trzymany. Zakupiony na Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy współudziale środków pochodzących z budżetu samorządów lokalnych oraz przekazanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawy. W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować panu staroście powiatu pruszkowskiego, byłemu panu Krzysztofowi Sitnierze i obecnemu panu Maksymowi Gołoś za podjęcie inicjatywy nabycia nowego samochodu. Należy wspomnieć także, iż w zakupie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego solidarnie partycypowały wszystkie jednostki samorządu terytorialnego powiatu, za co z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować. Wyrażamy ogromną wdzięczność wszystkim, którzy rozumieją tu potrzeby pożarniczych. Jednocześnie zapewniamy i dołożymy wszelki starań, aby nasze działania wspinały się na wyżyny profesjonalizmu. Pruszkowscy strażacy nadal stanowili o swoim poczuciu bezpieczeństwa dla mieszkańców ziemi pruszkowskiej. I wszędzie tam, gdzie przyjdzie nam spieszyć na ratunek zgodnie ze strażacką dewizą, mogą na chwałę więźniom na rok. Kończąc, pragnę podziękować również strażakom wojskowym. Dziękuję wam, drugowie, za gotowość pracy. Wszystkich, którzy będą nim spieszyli na ratunek drugiemu człowiekowi przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
i awansów. Proszę o odczytanie wyciągu z uchwały decyzją zarządu oddziału wojewódzkiego województwa mazowieckiego w związku z uczestnictwem w stronie RP młodszą kapitan Monikę Kołosą. Młodszy aspirant Goździk Mariusz. Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymują starszy kapitan Kończak Iwona, podinspektor Radzik Krzysztof. Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymują młodszy brygadier Jokiel Adam, młodszy ogniomistrz Wrocławski Radosław. O wręczenie odznaczeń proszę druha Zbigniewa Kaliszyka, członka Zarządu Głównego Związku Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz prezesa Zarządu Oddziału Wojewodowego Straży Pożarnej RP w Pruszkowie, druha Jacka Gromka. Odczytanie wyciągu z rozkazów personalnych proszę młodszego brygadiera Adama Jędrzejka. Rozkazy numer 180 łamane na kart na 16 z dnia 28 kwietnia 2016 roku ministra spraw wewnętrznych i administracji. Z dniem 4 maja 2016 roku stopień kapitana otrzymuje młodszy kapitan Poszak Radosław, syn Kazimierza. Rozkazem numer 187 łamane na kart na 16 z dnia 28 kwietnia 2016 roku ministra spraw wewnętrznych i administracji. Z
dniem 4 maja 2016 roku stopień kapitana otrzymuje młodszy kapitan Laska Marek, syn Kazimierza. Rozkazy personalne numer 31 na 2016 z dnia 11 kwietnia 2016 roku Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dniem 4 maja 2016 roku stopień starszego obwodnictwa otrzymuje. Obwodnicy Gdańsk Krzysztof, syn Jana. Stopień obwodnictwa otrzymuje. Młodszy obwodnicy Błażej Tomasz, syn Adama. Stopień młodszego obwodnictwa otrzymuje. Starszy sekcyjny Dobraszkiewicz Tomasz, syn Ireneusza. Starszy sekcyjny Malinowski Mirosław, syn Mieczysława. Starszy sekcyjny Pietrzyk Waldemar, syn Waldemara. Starszy sekcyjny Suszyński Jacek, syn Michała. Starszy sekcyjny Zerawa Łukasz, syn Grzegorza. Starszy sekcyjny Żelaszkiewicz Dariusz, syn Mariany. Stopień starszego sekcyjnego otrzymują sekcyjny Adamiec Mariusz, syn Andrzeja. Sekcyjny Skrzypa Michał, syn Henryka. Sekcyjny Kozioł Marcin, syn Wojciecha. Sekcyjny Majka Damian, syn Janusza. Sekcyjny Otrakiewicz Krzysztof, syn Roberta. Sekcyjny Supera Jacek, syn Stanisława. Sekcyjny Wąsowski Tomasz, syn Bogusława. Rozkazy personalne numer 1 na 2016 dnia 25 kwietnia 2016 roku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kruszkowie z dniem 4 maja 2016 roku stopień starszego strażaka otrzymuje. Strażak Majczewski Marcin, syn Marka. Strażak Mokrowski Kamil, syn Stefana. Strażak Dync Maciej, syn Sławomira. Strażak Kalita Albert, syn Krzysztofa. Strażak Grzegorzki Bartłomiej, syn Marka. Wręczenie awansu proszę przedstawiciela Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej brygadiera Mariusza Kowczyna oraz Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kraszkowie starszego brygadiera Mariusza Dzielickiego. Dużo na pożytek, Bogu na chwałę, żebyście z tej pracy mieli równie dużo zadowolenia w tej sferze duchowej, co i w tej sferze fizycznej, materialnej. Żebyście, przede wszystkim, co jest najważniejsze, żebyście mieli tyle samo powrotów, co wyjazdów do pożarów, żeby ta służba nie wymagała większych poświęceń, niż to jest potrzebne. Dziękuję bardzo. Thank you.
Proszę teraz o zabranie głosu członka zarządu głównego Związku Górnictwa Rzeczypospolitej Polskiej do pan Zbigniewa Kosia. Szanowny panie starosto, panowie komendanci, wielodni księży kapelanie, znamienici goście, koledzy, strażacy państwowej i ochotniczej straży pożarnej. Z okazji dzisiejszego święta i dzisiejszej uroczystości prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa mazowieckiego druh Antoni Jan Tarczyński wystosował pismo, które pozwolę sobie odczytać. Pan starszy brygadier Dariusz Drzewiecki, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie. Druh Jacek Gromek, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Pruszkowie. Z okazji uroczystych obchodów Powiatowego Dnia Strażaka 2016 roku w imieniu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, województwa mazowieckiego i własnym, wszystkim strażakom oraz sympatykom pożarnictwa w powiecie pruszkowskim składam najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności w pracy zawodowej, działalności społecznej oraz w życiu rodzinnym i osobistym.